Cześć, pokażę Wam szybciutko, jak skasować inspekcję mrugającą w Golfie 3. Pewnie wielu z Was, włączając zapłon, widzi coś takiego. Inspekcja 01, czasem też mruga inspekcja 02 lub podobno OL, chociaż tego to akurat mi nie mrugało nigdy. Niektóre instrukcje mówią, żeby wejść w tryb kasowania inspekcji, trzeba wciskać i przytrzymać ten guziczek dolny od godzin zegarka. To jest według mnie błąd, bo to nic nie daje. Trzeba wcisnąć i przytrzymać guzik od licznik, od zerwania licznika. A więc przytrzymujemy guzik. Na chwilę odłożę telefon, żeby wyłączyć zapłon. Jeszcze raz przytrzymujemy guzik. Wyłączam zapłon. Trzymam cały czas guzik. I teraz puszczam. Wyskakuje OL. Tutaj guzikiem od zerowania licznika przeskakujemy między inspekcja 01, inspekcja 02 i OL. I należy wszystko wykasować. Kasujemy to w ten sposób, że będąc na poziomie OL, wciskamy i przytrzymujemy guzik od godziny. A więc wciskam i przytrzymuję. Cały czas trzymam. Teraz OL jest już wyzerowany. Puszczam guzik, wciskam guzik od zerowania licznika na inspekcję pierwszą i analogicznie wciskam guzik od godziny i trzymam. Inspekcja pierwsza jest wyzerowana i ostatnia inspekcja druga. Wciskam i przytrzymuję guzik od godziny, aż pojawią się kreseczki. Wszystkie inspekcje są wyzerowane. Teraz wkładam kluczyk, włączam zapłon, inspekcja 0 świeci się króciutko i można uruchamiać, się już nie denerwuje. Także tyle, dzięki, na razie.